Piłkarze broni w letnim okresie przygotowawczym rozegrali 6 meczów sparingowych. Radomianie ani razu nie wygrali, zanotowali 1 remis i aż 5 porażek. Zdobyli tylko 5 goli, a stracili 21. W międzyczasie na ławce trenerskiej doszło do zmiany. Dominika Bednarczyka zastąpił Mateusz Dudek. W ostatnim meczu kontrolnym Radomianie przegrali aż 1-5 z KTS Weszło Warszawa. W klubie zmienił się też prezes. Stery przejął Jerzy Zawodnik. Dołączyli także nowi piłkarze. Ostatnim nowym nabytkiem jest Sebastian Cuch, środkowy obrońca, ostatnio występujący w Świcie Nowy Dwór Mazowiecki.